Cosinus to szkoły zawodowe. Cosinus. Kończy się 13 dzień obozu ŁKS-u w Sidę. Drago, ty dzisiaj byłeś bohaterem przed kamerami. Powiedz, jaki to był dla ciebie dzień? Dla mnie? Super. Dzisiaj zrobiliśmy dobre roboty naprawdę. Jedna grupa rano potrenowała. Bardzo dobry trening zrobiliśmy i ta druga grupa fajny mecz. Naprawdę zagraliśmy bardzo dobry mecz. Mogę tak powiedzieć, dobrym przeciwnikiem. Podczas gdy twoi koledzy właśnie byli na porannym spacerze, ty w tym czasie trenowałeś. Trening był dosyć ciężki, bo biegaliście między innymi z workiem z piaskiem. Tak, bo naprawdę mówię na początku, ten trening jest bardzo ciężki. Mieliśmy dużo sprintów z tymi workami, z piaskiem, potem mieliśmy jeszcze dużo takich sprintów i na końcu to było takie trochę jak też rywalizacja z piłką, bieganie, taki slalom zrobiliśmy i fajny trening, mówimy jeszcze raz, mocny, ale musimy mieć mocny trening, jak chcemy być dobrze przygotowani. A myślałem, do tej pory bardzo dobrze pracowaliśmy i dobre treningi robiliśmy. Myślałem, będziemy przygotowani bardzo dobrze ze względu fizycznego. Mówisz, że była ta rywalizacja na końcu treningu w slalomie. W której grupie byłeś i czy ci się udało wygrać? Ja byłem z zielonej grupy. Oczywiście wygraliśmy pierwszych 4 albo 5 sprintach. I potem tam właśnie nie wiem co tam sędzia jak sędziowała i na końcu ja myślałem remis był. Tak, po warze można powiedzieć zremisowaliście wygrany mecz. No tak, mogę powiedzieć. Mieliśmy bardzo duże przewagi. Albo 4-1, albo nie wiem, 5-1, no na końcu był remis. Później wróciliśmy do hotelu i się musieliśmy przygotować mentalnie na sparring. Tak, oczywiście. Jak mówiłem, jedni mieli rano trening i potem mieliśmy razem ten obiad. I potem do pokoju odpoczywaliśmy trochę i przygotowaliśmy się do meczu. Względu fizycznego i psychicznego i potem pojechaliśmy na ten mecz.
Ty byłeś w grupie, która dzisiaj nie grała. Prawdopodobnie zagrasz w piątek, bo gramy już, można powiedzieć, po 90 minut zawodnicy grają. Ale powiedz, jak tak to z przebiegu ławki, na której siedziałeś, wyglądał ten sparring? Tak, jak mówisz, dzisiaj jedna drużyna zagrała cały mecz, 90 minut i ten mamy jeszcze jeden mecz piątek, będzie podzielony i myślałem znowu, kto nie grał ten mecz, będzie grał ten ostatni 90 minut. Oglądałem mecz z boku, jako łatwiej się mi było niż na boisku i mogę powiedzieć, bardzo dobry mecz zagraliśmy z dobrą drużyną, tak mi się wydaje. Oni, ja myślałem, ostatni ten sezon grali Ligę Europejską w grupie. Bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Jeszcze trochę myślałem, nie mamy świeżości, ale z takimi treningami i to wszystko, ja myślałem, to przejdzie na ten pierwszy mecz, który będziemy grali z Legią na Pucharze. A twoim okiem obserwatora, czego zabrakło do tego, żeby wygrać z Aleksandrią? Ja myślałem, może trochę koncentrację przy ataku. Tam mieliśmy sytuację, gdzie Piri miał sytuację i sam na sam z bramkarzem, gdzie nie wiem, co chciał zagrać, albo przedryblować go, albo coś, nie wiem. Potem też mieliśmy trąby, ma dobre uderzenie, trafił słupek, trochę ciężki. Potem też Dąbek, dobry strike fragment. Ale najważniejsze, jak to wygląda na boisku, jak gramy. Teraz ten wyniki nie jest ważny, ale najlepiej wygrać mecz. Możemy mieć taki nawyk, wygrać każdy mecz. I myślałem, to będzie dobrze, jak będziemy tak grali, jak ten ostatni, nie ostatni, ale jak dzisiaj graliśmy ten mecz, to będzie bardzo, bardzo, bardzo jestem zadowolony z tym meczem. Był to też inny sparring ze względu na to, że nie graliśmy go w Sidę, tylko graliśmy go w Belek, do którego musieliśmy dojechać. Byłeś na murawie, więc jak oceniasz tą murawę w Belek względem tej, na której trenujemy codziennie w Sidę? I słuchajcie, tak, oglądałem to, od razu widziałem tę murawę. Przed tym meczem, tam nie wiem, która drużyna miała trening, i od razu powiedziałem, to jest naprawdę, to boisko nie wyglądało tak, jak jest tutaj u nas naprawdę, gdzie ten boisko, gdzie graliśmy te dwóch tych sparring, jeden ten połowa sparringu, mogę tak powiedzieć. Bardzo, bardzo fajna murawa jest i bardzo duża jest różnica, ale ze względu też jest tam tak, piłka bardzo fajnie chodziła po boisku, nie skakała dużo. Ono tak wyglądało trochę, nie trochę, dużo, duża jest różnica, ale piłka cały czas chodziła dobrze po murawie. Wróciliśmy późno do hotelu, więc mało czasu też na regenerację. Jak ty planujesz sobie spędzić te ostatnie chwile przed snem? Tak, wróciliśmy z meczu i od razu do kolacji i ja mogę tak powiedzieć, od razu pojechałem zjeść coś, byłem trochę głodny i od razu do pokoju położyłem się odpocząć i porozmawiać z żoną i córką i potem zasnąć. To jeszcze na koniec zdradź nam, jaki jest plan na te ostatnie dwa dni już praktycznie tylko obozu w Sidę. Czy już też tęsknisz za powrotem do domu? Jutro mamy ten jeden albo dwóch treningu, ja nie wiem naprawdę. Zobaczymy, jaki będzie plan, dostaniemy później. Mamy sparring piątek i po południu myślałem z wolne, przygotujemy, spakujemy wszystkie rzeczy nasze do... co jest do pakowania. Sobota rano jest wjazd z hotelu, idziemy na lotnisko i lecimy do Berlinu. I naprawdę idealnie jest dla mnie, tych dwa tygodnie jest na obozie. Jakby było więcej, to jest trochę jest ciężko ze względu psychicznego. Jeszcze jest tutaj wszystko zakmiętno, wiemy, jest teraz problem z koronawirusem. I jakby trochę mogli, nie wiem, gdzie mogli pojechać, zobaczyć coś,
łatwiejsze by było, ale my jesteśmy tu do pracy, nie jesteśmy na jakiś tam, nie wiem, do shoppingu albo coś. Przyjechaliśmy tu na przygotować się dobrze do ligi i myślałem, jeszcze raz powtarzam, jestem zadowolony, jak to wygląda i z względu fizycznego i z tego aspektu, jak graliśmy dzisiaj ten mecz. Tyle w kolejnym dniu miał nam do powiedzenia Drago Srnić. Powoli kończymy tutaj całe zdawanie relacji z obozu. Jeszcze jutro, pojutrze i wracamy do Polski. Do zobaczenia jutro.